Proszę Państwa, pierwszy kwartał 2021 roku uważamy za bardzo udany dla grupy Mercator Medical. Utrzymaliśmy bardzo wysokie marże. Szacunkowo zarobiliśmy ponad 287 milionów złotych, a EBITDA przekroczyła 300 milionów złotych. Zmniejszenie przychodów w stosunku do czwartego kwartału 2020 roku wymaga komentarzy. I tutaj czynniki są dwa. Po pierwsze, niektórzy klienci odłożyli swoje zakupy na później, bądź to z powodu lockdownu, bądź to z powodu oczekiwania na spadek cen. I to jest pierwszy czynnik. A drugi czynnik to jest czysto księgowy efekt tego, że sprzedaliśmy z naszej fabryki w Tajlandii do segmentu dystrybucji część produkcji po to, aby uzupełnić ofertę w Europie Zachodniej. I to ma taki oto efekt księgowy, że ta sprzedaż wyłącza się ze sprzedaży zrealizowanej, natomiast marża, która będzie na tej sprzedaży, która została na tej sprzedaży zrealizowana, będzie zaksięgowana w momencie, kiedy te produkty trafią na zewnątrz grupy, czyli do klientów zewnętrznych. Tak więc oba te czynniki powinny mieć swoje pozytywy w kolejnych okresach. Z powodu obniżonego zapotrzebowania, o którym mówiłem, przenegocjowaliśmy warunki dostaw oraz przesunęliśmy część dostaw na później. Pragnę podkreślić, że spadek cen, dystrybucji, o którym mówiliśmy, jest niewielki i był spodziewany przez nas już na jesieni oraz większość obserwatorów rynku też się go spodziewała. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć o tym, co się dzieje w naszym biznesie, a zapewniam, że dzieje się bardzo dużo. Pod koniec tego roku planujemy uruchomienie pierwszych linii produkcyjnych w nowej, trzeciej fabryce w Tajlandii. Będzie to fabryka, która będzie się specjalizowała w rękawicach premium, na które wysoki popyt występuje również poza okresem pandemii, takim jakim mamy do czynienia obecnie. Ponadto w segmencie produkcji mamy zawarte kontrakty długoterminowe przy stałych cenach, które będą stabilizowały poziom cen w kolejnych miesiącach. W segmencie dystrybucji prowadzimy szeroko zakrojoną ekspansję w Europie Zachodniej. Szykujemy się także do ekspansji z własnymi markami na rynkach dystrybucyjnych pozaeuropejskich. Ponadto rozwijamy e-commerce, który będzie nam sprzyjał w ten sposób, że będzie pozwalał dotrzeć do klienta ostatecznego, a co za tym idzie, przechwycić marżę na dłuższym łańcuchu dystrybucji. Jednocześnie uruchomiliśmy procesy w obszarze fuzji i przejęć, co przełoży się na wartość dla akcjonariuszy, ale oczywiście tutaj o konkretach na razie nie mogę jeszcze mówić. Tak więc te wszystkie działania będą miały swój pozytywny efekt w przyszłości, będą stabilizowały wyniki oraz zwiększały nasz potencjał. Nasza sytuacja finansowa obecnie jest bardzo dobra. Zarabiamy dużo pieniędzy w każdym kwartale. Narastająco za 4 kwartały osiągnęliśmy wynik netto ponad 1 200 000 000 zł, EBITDA ponad 1 300 000 000 zł. W każdym miesiącu generujemy dodatkowy cash flow i zwiększamy salda gotówki, które pozwolą nam w przyszłości na realizację ambitnych strategii. Nie mamy żadnego zadłużenia i stawiamy sobie w związku z tym bardzo ambitne, długoterminowe cele. Tym bardziej więc nie rozumiemy, skąd takie wahania naszego kursu i tym bardziej chciałem podkreślić, że w naszym biznesie nic obecnie się nie dzieje, co by uzasadniało takie zmiany. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra. Dysponujemy 500 milionami złotych na inwestycje rozwojowe. Nie mamy żadnego zadłużenia i generujemy pozytywny cash flow. Długoterminowo stawiamy sobie ambitne cele, które przełożą się na wartość dla akcjonariuszy. Dlatego tym bardziej nie znajdujemy uzasadnienia dla zmian kursu naszych akcji w ostatnich dniach. Jego spadek jest tym bardziej niezrozumiały, że w biznesie grupy nic się nie zmieniło.